Ostatni dzień zajęć szkolnych za nami, a teraz dzieci i młodzież będą myślały o dwutygodniowej kanikule. Jak ją spędzić najlepiej? Ano oczywiście na sportowo, a Opole do tego jest przygotowane. Już od dzisiaj będzie można zobaczyć tutaj na opolskim Toropolu short trackowców i to z całej Polski, ba, w wydaniu międzynarodowym. Przyjechało do nas zawodników aż 220 łącznie. Będą to zawodnicy z 16 klubów z Polski oraz zagraniczni, Belgia, Litwa i Czechy. Będziemy konkurować na różnych dystansach, indywidualnie i sztafetowo. Będą zawody trwały dzisiaj od godziny 16 do 20 oraz w sobotę i w niedzielę. W sobotę wcześniej zaczynamy już od godziny 9 rano do godziny 20 oraz w niedzielę od godziny 8 do godziny 13. Będą to zawodnicy w kategorii wiekowej od 7 lat do seniora. Zawodnicy będą walczyć o jak najwyższe miejsce w rankingu w Polsce oraz dla niektórych to są kwalifikacje też na Mistrzostwa Świata Juniorów oraz takie zawody kontrolne przed tymi zawodami. Kogo zatem interesuje short track, to dziś można pooglądać, a jutro już samemu szusować oczywiście na otwartym lodowisku, które znajduje się przy Toyota Parku. Opolski MOSiR zadbał o to, by ferie były niezwykle atrakcyjne. Mowa oczywiście o feriach na sportowo. Dzieci i młodzież już od soboty będą mogły korzystać z programu Biała Zima 2022. Zaczynamy takim mocnym uderzeniem, ponieważ zaczynamy od morsowania dzieci i młodzieży na kąpielisku Bolko o godzinie 11 w sobotę. Natomiast od poniedziałku są dostępne wszystkie nasze obiekty, ale nie tylko obiekty, ponieważ również zajęcia takie jak na przykład zajęcia lekkoatletyki dla każdego w Toyota Park czy nauka jazdy na łyżwach z ice marshalami na lodowisku. Oprócz tego zapraszamy również na zdobywanie szczytów. To jest nowość w tym roku, ponieważ wykorzystujemy naszą ściankę wspinaczkową w Toyota Park. Codziennie od poniedziałku do piątku, zarówno w pierwszym, jak i w drugim tygodniu, dzieci i młodzież będą mogły spróbować swoich sił o godzinie 13:30. Zapraszamy również 5 lutego na turniej rzutów karnych rodzic-dziecko. Są jeszcze miejsca, można się zapisać pod adresem mailowym zapisy@mosir.opole.pl. Również 5 jest Baszta Tajemnic na Zamku Górnym, czyli swego rodzaju gra miejska w lochach zamku, na którą również bardzo serdecznie zapraszamy. Obowiązują wcześniejsze rezerwacje, dlatego warto zajrzeć na naszą stronę i telefonicznie się zapisać wraz ze swoją drużyną. Nie tylko w tych miejscach będzie się można dobrze bawić. Opolski Międzyszkolny Ośrodek Sportowy jak zwykle przygotował dla dzieci i młodzieży tygodniowe półkolonie. Obostrzenia, które są, zobligowały nas do tego, żebyśmy troszkę zmienili nasz plan na ferie, bo ponownie musieliśmy zrezygnować z zajęć otwartych dla dzieci mieszkańców miasta Opola. Natomiast zostaliśmy przy wypoczynku zorganizowanym, czyli generalnie przy półkoloniach. Planujemy zorganizować 4 turnusy półkolonii, 2 turnusy w Elo9, to jest półkolonia o charakterze stricte sportowym, czyli wykorzystanie obiektów miejskich, przede wszystkim Toyota Park i Stego Arena. I druga półkolonia w PSP 28, znowu przy basenie Wodna Nuta. Ta półkolonia charakteryzuje się tym, że tam jest regularna nauka pływania dla dzieci, które w niej uczestniczą. Ile dzieci będzie uczestniczyć w tych tygodniowych zajęciach? 2 razy po 90, czyli w sumie 180, czyli na każdym turnusie, w każdym obiekcie będzie po 45 dzieci. W PSP 28 przy basenie Wodna Nuta, wiadomo, codziennie od 10 do 12 nauka pływania. Poza tym zajęcia sportowe na hali, dodatkowo wiadomo śniadanie i obiad, to tak standardowy plan dnia. Natomiast w Elo9 tam jest program bardziej urozmaicony, bo korzystamy z bieżni, korzystamy ze ścianki wspinaczkowej, oczywiście park trampolin, lodowisko, te wszystkie atrakcje, które są w zasięgu, a staramy się tego zrobić jak najwięcej na świeżym powietrzu. Oczywiście dzieci w wieku szkolnym, generalnie do 12 roku życia, natomiast jak przyjdzie dziecko starsze, to też mu drogi nie zamkniemy. A zatem niezależnie od aury, czy będzie ona iście zimowa i będzie można zjeżdżać na Górce Śmierci, czy też będzie iście jesienna, jak do tej pory, będzie można na pewno pobawić się i skorzystać z wielu miejsc, które Opole przygotowało dzieciom i młodzieży na najbliższe 2 tygodnie.